Do tej pory przegraliśmy tylko jeden mecz w Chorzowie, no ale jak widzimy z układu tabeli, to będzie bardzo ważny mecz, bo mamy ten sam co Górnik Zabrze i tutaj jedna czy druga wygrana daje to, że możemy się zadomowić w tej czołówce i powalczyć o coś więcej, a z kolei w drugą stronę jedna porażka czy dwie, to możemy spaść daleko, daleko w dół, także już myślimy o tym meczu bardzo mocno i koncentrujemy się na nim i zrobimy wszystko, żeby wygrać tutaj, bo wiemy, jaki jest też terminarz, później mamy wyjazd na Wisłę Kraków i wyjazd na Lecha Poznań, także musimy zrobić wszystko, żeby z Górnikiem zdobyć 3 punkty. No na pewno Górnik to jest przede wszystkim drużyna walcząca. Starają się przenosić ciężar długą piłką na połowę rywala. No musimy zagrać na pewno agresywnie. Walka o każdy metr boiska. No i przede wszystkim gramy u siebie, także no, nic innego nas nie interesuje, jak tylko i wyłącznie 3 punkty. Ja koncentruję się tylko mocno na swojej grze, od oceniania zostawiam to trenerowi, zostawiam to także innym osobom. Ja robię swoje na treningach, staram się walczyć o to miejsce w składzie. Także jaki skład wyjdzie teraz na spotkanie z Górnikiem, to zdecyduje trener. Wiemy, tak, oczywiście dużo o zespole. Analizowaliśmy ostatnie 4 spotkania. Dużo na ten temat rozmawiamy, także jeżeli chodzi o jakby grę, czy ulubiony sposób grania, jeżeli tak można to nazwać, Górnika, to na pewno wiemy wszystko i nie powinien nas Górnik niczym zaskoczyć, jak się do nich dobrać. Przede wszystkim powiem tak, słabą stroną Górnika będzie nasza dobra dyspozycja. I tego się musimy trzymać i to jest najważniejsze, żebyśmy w piątkowym meczu my wyglądali bardzo dobrze.